Są dary, których nie wolno przyjąć, jeśli nie jest się w stanie odwzajemnić ich czymś równie cennym. W przeciwnym razie taki dar przecieknie przez palce, stopi się niby okruch lodu, zaciśnięty w dłoni. Zostanie tylko żal, poczucie straty i krzywdy. Opowiadanie okruch lodu. Miecz przeznaczenia. Witam was, moi drodzy. Dawno nie było streszczeń, opowiadań wiedźmińskich i myślę, że w końcu warto do nich wrócić. Dlaczego? Ano dlatego, że jak już się coś zaczyna, to powinno się skończyć, nie? Tak, dzisiaj mamy jedno z najsmutniejszych opowiadań, jakie można przeczytać w całym uniwersum Wiedźmina, a mianowicie Okruch Lodu, który to, no, przebije serce nie jednego mężczyzny, a dwóch, a tak w zasadzie to przebije również serce kobiety. To jest dosyć bardzo specyficzna sytuacja, ale o tym zaraz. Jeżeli się dziwicie, jaką mam dziwną miniaturkę, a no dlatego, że zaczynam się bawić z generatorami obrazu, przy czym oczywiście z racji tego, że ja jestem budżetówka, wiecie, NFZ, te sprawy, bieda, czyli jeżeli coś na CITO, czyli za pół roku, no to ja biorę po prostu program taki darmowy, który ewidentnie robi takie, no niezbyt takie, dosyć czasami no dziwne obrazy, ale mam nadzieję, że to troszeczkę urozmaici to, co ja zwykle robię, bo to, co ja zwykle robię, to i tak jest o wiele słabsze niż nawet najsłabszy generator. Na Midjourney mi nie stać. Dobra, także lecimy, moi drodzy, z opowiadaniem Okruch Lodu. Sam początek opowiadania przedstawia nam walkę Geralta z Zoiglem. Otóż być może kojarzycie, na pewno kojarzycie z Wiedźmina 1, gdzie Geralt wraz z towarzyszem zależności, którego wybraliśmy tak naprawdę w toku fabuły, no przedziera się przez kanały i tam jest walka z Zoiglem. Tak i podobnie jest tutaj, z tą różnicą, że Geralt walczy sam i udaje mu się po pewnej walce pokonać. Jest tam dużo opisów gnoju, bo warto zaznaczyć, że arena walki z Zoiglem to jest śmietnisko, gnój, wszelkie maści odpadki, czyli coś, co wiadomo, normalny, przyzwoity człowiek unika, a taki wiedźmin, to wiecie, to właśnie od tego on jest. I tu warto zaznaczyć jedną ważną rzecz, o której później będę tylko wspominał, to, że motywem tego opowiadania, poza tytułem Okruchem Lodu, jest również zdolność odczuwania emocji przez Geralta. Więc skoro on nie potrafi odczuwać emocji i jest tylko w zasadzie mutantem, maszyną do zabijania, no to może się kąpać w gnoju. No, taki możemy wniosek wysunąć po pierwszych w zasadzie minutach czytania, tak naprawdę. Następnie akcja przenosi nas do domu Yennefer, a w zasadzie nie tyle domu, co do wynajętego pokoju, w którym Yennefer i Geralt spędzają czas. Oczywiście Yennefer nie może się powstrzymać i musi wspomnieć, że Geralt śmierdzi, co w sumie po części jest prawdą, no bo kąpał się w zasadzie w gnoju i walczył z Zoiglem. Oczywiście tak się dzieje, Geralt się kąpie w wygenerowanej wodzie przez Yennefer. Akcja ogólnie tego opowiadania dzieje się w Eight Ginvale. No, brzmi całkiem ładnie, prawda? Ponieważ po elficku brzmi to, a w zasadzie znaczy okruch lodu. I tutaj pada mit, opowiadanie, legenda elficka o królowej lodu, która przemierza tereny i biada temu, któremu wpadnie do oka, bądź też przebije serce, okruch lodu, gdyż wówczas taki nieszczęśnik zakocha się w owej królowej i już nikogo nie będzie chciał i wszystko, co będzie ciepłe, co będzie związane z czymś innym niż lód, śnieg i biel, no to nie będzie go w ogóle cieszyło. To będzie po prostu przerażająco źle. Więc to jest taka dygresja, co oczywiście będzie pasowało do całego opowiadania. W trakcie tej rozmowy również pada niejako imię Istreda. Pewnie kojarzycie oczywiście tę wspaniałą zrobioną postać w Wiedźminie od Netflixa, wiadomo, kropka w kropkę, tak? Niemniej, tutaj jest troszeczkę inny, więc wiecie, rasizm trochę, nie? I no nic przyjemnego. Wspomina kilka razy Istreda, no, że wiecie, te potwory, które żyły w dziczy, będą ewoluować i będą przystosowywać się do życia w mieście. Jest taka teoria. No, Geralt za bardzo lubi, kiedy Yennefer wspomina o Istredzie, gdyż no, rywalizacja, moi drodzy, rywalizacja o kobietę, o samicę oczywiście, nie? To wiecie, takich dwóch byczków, co będzie się tłukło, nie? No to tak to wygląda. Niemniej rozmowa się kończy, oczywiście w łóżku, gdzie było fantastycznie, jak zwykle,
jak zwykle inaczej niż zwykle. Następnego ranka Geralt trafia na rynek Eid Gynwal, dobrze, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, by odebrać nagrodę za Dzeugla. Mija różne uliczki, trafia również do łaźni, w której był w zasadzie taki, no był oburzony, że łaziebnik nie zaproponował mu dziewki. Co prawda bez niej nie skorzystał, przynajmniej tak nam tak mówi, ale no sam fakt tego, że nie zaproponował, to go oburzyło. Geralt był też zniesmaczony, że z tym mieście on namawiał Yennefer, żeby opuścić to miejsce, po prostu on się czuje tu źle i są tu 3 dni, więc wiecie, to aż o 3 dni za długo. No ale dobra, mija wszystkie tereny, mija wszystko co po drodze i trafia do wójta. Do wójta w zasadzie, nie? Do wójta czy do sołtysa? W sumie nie wiem, nie pamiętam teraz. W każdym razie, no niech będzie wójt, to tak naprawdę nie ma większego znaczenia, gdyż chce odebrać nagrodę. Tutaj jest tylko wtrącenie, że no, mamy tutaj taką politykę, że żeby przejść przez te wspaniałe, jak wiadomo, miasto, klejnot północy po prostu, no to trzeba dawać opłówki, nie? No i między innymi dlatego to tak się schodzi. W końcu trafia do Geralta i jest rozmowa. Ale zanim jest rozmowa, to pojawia się kolejny bohater tego opowiadania, mianowicie Cykada. On miał pewne imię, nazwisko, ale to nie ma w tej chwili żadnego znaczenia. Będziemy nazywać go Cykadą, którego teraz widzicie na ekranie. Akurat takiego znalazłem. No, jest to w zasadzie zbrodniarz, który jest poszukiwany w wielu królestwach północy, a tu z jakiegoś powodu nie. I on ewidentnie prowokuje Wiedźmina. No, że... Ja słyszałem, że Wiedźmini są takie kurwie syny! Nie, i w ogóle zdaje zimne sukinsyny i zabijają, ale Geralt nie daje się sprowokować, chociaż Cykada cały czas próbuje. Potem mamy to targowanie się Geralta z wójtem. Przy czym tutaj wiadomo, Geralt chce stówę, wójt 70, Geralt chce stówę, on 75, Geralt chce stówę, 85, Geralt chce stówę, 90, Geralt chce stówę, 95, zgoda, a i tak dostaje 90, bo podatek moi drodzy, no. Co wy myślicie, że tylko tutaj w naszym świecie mamy podatki? Nie. No i wiecie, rozmowa by się skończyła, gdyby nie to, że padł temat Yennefer, która to jest stałym bywalcem tego miasta. Wójt o tym wspomina, że za każdym razem, kiedy przybywa do tego miasta, no to jej wizyta trwa dosyć długo. I wskazał imię czarodzieja Istreda. Geralt tak poirytowany tą sytuacją, ponieważ padła taka kalumnia, że niby Yennefer mogła być Istredem. No, wiecie, Geralt jest taki drażliwy pod tym kątem. W ogóle w tym opowiadaniu strasznie drażliwy i napobudliwy, ale to o tym za chwilę. Zobaczcie, jaki rasistowski Google wpisałem Istred książkowy i zobaczcie, co mi wyskoczyło. No, po prostu obrzydliwe. No, powinien być jedyny prawilny Istred Netflixowy. No ale no trudno, no już będziemy opierać się na tym. Dobra, nieważne. Geralt trafia do Istreda. No trzeba było kilka uwag odnośnie kolekcji czarodzieja, że wygląda to bardzo no ciekawie, ale w sumie Geralt mieszkał w Wengerbergu u Yennefer i tam były jeszcze inne, jeszcze większe kolekcje, w tym oczywiście jeden z największych fallusów, jaki tylko się mógł znaleźć, no bo wiadomo, czarodziejka plus oczywiście wypchany jednorożec. Także jeżeli ci, którzy się zastanawiali na początku Wiedźmina 3, o co chodzi z jednorożcem, no to pamiętajcie, jednorożec to było po prostu ulubione miejsce do kochania się z Geraltem dla Yennefer, co Geralt niespecjalnie był zachwycony tą sytuacją, ale był o wiele bardziej zachwycony wtedy, kiedy ten jednorożec się zepsuł. A jeszcze gorzej, jeszcze gorsze miejsce do kochania oprócz wypchanego jednorożca to był chyba prawdziwy jednorożec, ale to tylko taka dygresja. No i panowie ze sobą rozmawiają. Ewidentnie się nie lubił, co jest raczej oczywiste, ponieważ oboje, jak się później okaże, kochają Yennefer. Ale nie przechodźmy od razu do meritum, nie. Tematy tej rozmowy to... Geralt nie ma uczuć, natomiast dlaczego czarodzieje nie lubią wiedźminów i innych tego typu osób zajmujących się magią, plus to, że on jest lepszy od Geralta, plus to iść do diabła. Tak to można streścić. Nie ma uczuć, gdyż prosi Geralta o to, żeby ten odpuścił Yennefer, żeby on sobie poszedł. Normalnego człowieka by o to nie zapytał. Dlaczego? No bo ma uczucia. A ty nie masz. Maszyno jedna mutancie. Plugawy. Druga sprawa. Dlaczego czarodzieje nie lubią wiedźminów i im podobnych? Ano dlatego, że on poświęcił młodość. Poświęcił wszystko, aby uczyć się
elitarnej, takiej wiecie, wspaniałej sztuki czarnoksięstwa. I że na widok takich pachołów zajmujących się paramagią, jak wiedźmini, jak w szalonym razie znachorzy i inni tego typu no, osobnicy, no to po prostu to jest takie fuj, nie? To jest kolejna sprawa. Potem mamy jeszcze przeliczanie się, kto jest ważniejszy względem Yennefer, ponieważ tutaj Geralt mówi o Yennefer i Yen, wiadomo, to jest taki skrót, taki bardziej daje oznaczający bliskość, natomiast Istred mówi Yenna. Tak, przy okazji to jest odpowiedź na post, który był całkiem niedawno, ale myślę, że już spokojnie ci, co wiedzieli, to już wiedzą, a kto chciał sobie sprawdzić, to już sobie sprawdził. W każdym razie, no to trochę Geralta zaskoczyło. I padły dziwne rzeczy. Ponieważ zarówno Istred, jak i Geralt, to są raczej dojrzali mężczyźni. To nie są podlotki. O ile czarodziej nie był wspomniany, ile ma lat, o tyle Geralt też nie był wspomniany, ile ma lat. Ale możemy wnioskować, że to nie są podlotki w stylu, nie, to nie są chłopcy w wieku 14-15 lat, chociażby ze względu na wygląd. Możemy tak to określić. No i zaczynały się przerzucać, kto z kim spał. Geralt wyskoczył, a ja z nią wczoraj spałem, a Istred, a ja z nią dzisiaj spałem przed południem. No i sytuacja tak się zakończyła, że po prostu Istred kazał Geraltowi iść do diabła. No i co Geralt robi? No Geralt się ofuczył i wyszedł. Scena, w której Geralt znajduje się w pokoju, czeka na Yennefer, a gdy ta przychodzi, no to staje się niezręczna cisza. Geralt leży na łóżku, patrzy w sufit, podczas gdy, i tu w sumie warto zaznaczyć, w kącie pokoju, w sumie nie wiem jak to się mówi, ale wydaje dźwięki pustułka. Czarna pustułka, co jest troszeczkę dziwne, bo pustułki zwykle czarne nie są. Yennefer po krótkiej chwili takiej ciszy w końcu mówi, dobra, skończmy tą sytuację, bo jest niezręczna, a ja nie lubię takich sytuacji, no i zaczyna się rozmowa. Tak, przespałam się z Istredem. Tak, kiedy jechaliśmy do tego miasta, wiedziałam, że z nim się spotkam i wiedziałam, że będę się z nim kochać. Mam z nim wiele wspólnego, łączą nas pasje, cele oraz może mi dać mi to, czego nikt inny może mi nie dać. No, Geralt mówi, no spoko, ja nie będę ci stawał na drodze, tak dalej. Oczywiście, Yennefer, oczywiście wyskoczyła, że gdybyś stawał mi na drodze, to bym cię zniszczyła, wyparowała, albo bym ci wykasowała pamięć, żebyś o mnie zapomniał, albo zrobiłabym z ciebie zombie, ewentualnie showrunnerów Rings of Power. Zrobiłabym z tobą wszystko i faktycznie mogło tak by być. Ale Geralt mówi, ej, ale ja ci nie wypominam tego. Ja nie robię ci wyrzutów. Tylko, no właśnie, podobno postanowiłeś zastanowić się nad propozycją Istreda odnośnie związku. To też było warto zaznaczyć wcześniej, no ale teraz wam o tym mówię. Tak zastanawiam się. I tutaj, no, Geralt uzewnętrznia się, pokazuje, że jednak ma emocje, co sam, czym sam był zaskoczony, ale wielokrotnie wspomina, że jest mutantem. Na to Yennefer zawsze taka wkurwiona, nie, że nie jesteś mutantem, nie mów tak przy mnie, nie jesteś wyprany z uczuć. I kiedy jakby dociera to do Yennefer i do Geralta, jaka jest sytuacja, jaka jest relacja między nimi, wówczas Yennefer prosi Geralta, by ten wysunął dłoń. A ona zaczyna tutaj czarować magią kreacji. Na to Geralt musiał dodać taki komentarz, że no, że jego wiedźmińskie znaki to faktycznie to jest gówno w porównaniu do tego, ponieważ co innego magia iluzji, magia ognia, magia żywiołów, a co innego magia kreacji, czyli robienie coś z niczego, z samej magii. I w dłoni Geralta pojawia się pustułka. Kolejna czarna pustułka. No, także jest to dosyć ciekawe. Również padał tutaj temat, czym jest prawda i okazuje się, że według bohaterów prawda jest okruchem lodu tytułowym, który rani wszystkich. Rani wszystkich, a zaś sama Yennefer czuje się jak ta królowa z legendy elfickiej, gdyż potrafi przyciągać do siebie mężczyzn, którzy chcą oferować jej naprawdę bardzo wiele, podczas gdy ona taki dar przyjąć nie może, dlatego że nie może przyjąć, ponieważ nie ma coś równie cennego, co mogłaby dać w zamian. To jest dosyć uczciwe podejście, mimo że cała sytuacja dosyć kuriozalna, no bo mówimy tutaj, że każdy każdego zdradza i każdy każdego olewa i to jest taka raczej to jest raczej taki wzór antyzwiązku niż związku, no ale co zrobicie? No to jest Wiedźmin. Po całej tej sytuacji Geralt postanawia pójść do Istreda, aby umówić się z nim odnośnie pojedynku, jak się okaże.
Spotyka czarodzieja na wykopaliskach, gdzie prowadzi badania dotyczące przyszłości ludzi, potencjalnej przyszłości, artefaktów. Wiecie, o co chodzi? Takie wykopaliska archeologiczne. Rozmowa między czarodziejem a Wiedźminem wygląda całkiem okej, pod tym kątem, że dochodzą do wniosku, że faktycznie nie może być tych dwóch. Nie może być dwóch dla Yennefer, ponieważ ona sama się waha między jednym a drugim. Każdy z nas uważa, że jest tym lepszym od drugiego. I jedynie załatwienie w honorowym pojedynku, a nie za węgła, jak ilekroć powtarzał Istred, że ja nie lubię załatwiać sprawy za węgła, tylko honorowo, twarzą w twarz. I umówili się na pojedynek. Pojedynek miał się odbyć następnego dnia przy studni. Warto dodać, że o ile na początku pierwszej rozmowy była faktycznie taka pełna pogardy względem siebie, tak tutaj już widać, że ich relacja, mimo że jest stricte, no, wiecie, rywalizacja między jednym a drugim, w końcu jeden i drugi kocha tę samą kobietę, więc nie mogą się specjalnie lubić, ale widać, że siebie szanują, bo widać, że jeden i drugi nie odpuści. To nie jest ten typ tylu, że o, zadam ci pieniądze, to ty pójdziesz. No nie, ani jeden, ani drugi tak nie robi. I ostatecznie podają sobie dłoń i czekają na następny dzień. Dosłownie dzień przed, inaczej, późnym wieczorem, możemy tak się domyśleć, pod spotkaniem z Istredem, Geralt sobie pije w karczmie. Najbardziej paskudny, według słów wójta. Tutaj mamy taką krótką scenę, w której to wójt próbuje przekonać Geralta, żeby ten nie bił się z czarodziejem, gdyż no, będzie musiał załatwić tego przybłędę i obedrzeć ze skóry oraz użyć wszelkiej maści innych narzędzi torturujących, które ma w lochach. Ponieważ czarodziej dla tego miasta jest bardzo ważny i nie stać ich na jednego. Ciekawe co drogie, ile mu płacą, skoro na tego stać, a innych nie. Geralt oczywiście powiedział, żeby spierdalał i żeby sobie stąd poszedł. No, wójt nie był specjalnie zachwycony, ale kiedy Geralt wspomniał, że jeżeli wygra i wójt mu nie odpuści, no to wtedy on przyjdzie i zrobi mu jesień z dupy średniowiecza. I nawet cykada nie pomoże. Dobra, tak to wygląda. I potem mamy scenę, w której próbuje się pobić. To jest dosyć ciekawe, bo mamy taki przeskok, że nagle zaczyna się bić z kimś. W sumie nie wiadomo, kto to jest, jakiś dwóch typków randomowych. Ostatecznie dostaje wpierdol, głównie dlatego, że z przyzwyczajenia próbował, wiecie, wyciągnąć miecz za pleców, no ale tego miecza nie miał. No i po prostu zostaje ogłuszony pałką przez łeb. Tych dwóch typków, jak się zorientowało, z kim się bili, no to powiedzieli, kurwa, to wiedźmie, tu, napsał urok, nie? No tyle, że... dobra, wygrali, ale jeden powiedział coś ważnego dla Geralta. Słuchaj, jeżeli chcesz się zabić, to nas w to nie mieszaj. Tylko idź do stajni i powieś się, nie wiem, na pasku, czy coś w tym stylu. To są dosyć ważne słowa, ale o tym za chwilę. Dochodzi do konfrontacji. Znaczy, ja wiem, że to jest pustułka, ale zaraz rozumiecie, o co chodzi. Akurat, no nie czarna, tylko taka z normalnym upierzeniem. Dochodzi do konfrontacji z Istredem. Dziwna sytuacja wynikła, ponieważ Geralt zauważył, że Istred ma po pierwsze na ramieniu pustułkę, a po drugie przy pasie miecz. To jest dosyć dziwne, bo mówimy tutaj o czarodzieju, który powinien no, walczyć magią. Geralt pyta się, ej, dlaczego masz miecz? I skąd ta pustułka? On mówi, dosyć tutaj rozmów, pora walczyć. Ale Geralt był uparty. No i ostatecznie Istred ustępuje i mówi, no dobra, mam miecz, a co? Nie mogę walczyć mieczem? Ktoś mi zabroni? No niby nie, ale dlaczego mieczem, a nie magią? No i tak upiera się, ale w końcu pyta się odnośnie pustułki. No i tutaj zaczyna się cytat listu. Okazuje się, że to był list od Yennefer, mówiąca o tym, że mój drogi Val, bo tak, Yennefer tak namówiła na Istrada. Istrad to jest przydomek, natomiast jego imię to jest Val. Ciekawe imię. No, że nie jest, w dużym skrócie, nie jest w stanie odzemić tego, co on jej daje i no tak to wygląda. Nie? Nie będę to decydował, zachęcam do przeczytania, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe opowiadanie. Po tych słowach wyciągnął miecz i mówi, stawaj Geralt do walki. Geralt tak, no, wiecie, tak niby wyciągnął miecz, niby ten, ale tak popatrzył na chwilę na Istreda i jest co, nie. Schował miecz do pochy z powrotem i się odwrócił. I teraz zaczyna krzyczeć. Geralt, co to się dzieje? Czemu nie chcesz walczyć? A Geralt się odkręca i mówi, jest co? Jak chcesz się zabić, chcesz popełnić samobójstwo, to mnie w to nie mieszaj. Tylko idź do stajni i się powieś. Swoją drogą, dlaczego zawsze w stajni? To nie może być gdzieś indziej. No ale w każdym razie idź do stajni i się powieś. Geralt odchodząc słyszał w dali głos Isreda mówiący, że ja się nie poddam, ja będę ją
ścigać do samego końca, do Wengerbergu, gdziekolwiek się da. Ja nie mogę bez niej żyć, ja ją kocham. No i to jest dosyć smutne, bo podobna sytuacja jest u Geralta. Tyle, że on się domyśla, że w miejscu, gdzie spał, czyli w zasadzie w stajni. Nie, dziwne miejsce, nie? Gdzie się ludzie pewnie wieszają bardzo często. No też poczeka sobie na tę pustułkę. Jako taką dygresję dodam, że cykada, ciągle prowokując Geralta, spotkał go, gdy ten szedł na pojedynek z Istredem. No i tamten uważał, że no, że Geralt to taki, wiecie, taki typowy dym na pszczoły, nie? Że to, zamiast pszczoły urządzić tego pszczelarza i zrobić mu z dupy po prostu durszlak, tak się bał tego dymu. I tak właśnie traktuje Wiedźminę, jako ten dym, który odstrasza. Geralt udowodnił bardzo szybko, że nie musi wyciągnąć broni na tego chujka, po prostu z automatu mu strzelił w pysk. A potem, gdy ten leżał zakrwawiony praktycznie na ziemi, próbował wstać, to jeszcze przywalił mu skopa w kość policzkową, przez to roztrzaskując mu twarz i zostawiając go w kałuży krwi, wymiocin, błota i gówna. Więc no tak się kończy przygoda cykady, który próbował tutaj, wiecie, być nie wiadomo jaki, a skończył w zasadzie jako bulgocząca maś w gównie. Więc tak, to tylko taka dygresja. Chciałem o tym opowiedzieć, bo fajnie to wyglądało, tak jakby od niechcenia mu dopierdolił. I tak się kończy, moi drodzy, tak się kończy opowiadanie. Jest ono dosyć smutne, bo z jednej strony mamy sytuację, w której Geralt, no i związek z NFR to jest bardzo burzliwy związek, nie? Tutaj widać tą wredną stronę geniusza powietrza, który Gina, który sprawił, że ich los się połączył. Połączył się w taki sposób, że oni dążą do siebie, ale kiedy są razem, to w końcu odchodzą od siebie z jakiegoś powodu, by potem za chwilę wracać, ale jednocześnie samego siebie i drugą osobę ranić. Więc jest to takie, no, nieprzyjemne, bym powiedział. Przy okazji, wiedźmińskie opowiadanie to jedno, a może chcielibyście na przykład, nie wiem, zaraz wam pokażę. Bardzo często na streamach pojawiały się u mnie takie nowe jakby nowości w mojej biblioteczce. Może chcielibyście, wiecie, tak różnie, bo Wiedźmin Wiedźminem będzie też na pewno opowiadania Lovecrafta, ale też pojawiły się w mojej biblioteczce, proszę bardzo, bajki robotów Stanisława Lema. Również takie osobne historie. Bardzo się wkręciłem w twórczość Lema, także jeżeli bylibyście zainteresowani, to dajcie znać, to na przyszłość będę pamiętał. Także to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Myślę, że będą częściej teraz te opowiadania. Mam przynajmniej taką cichą nadzieję. Oby. Także trzymajcie się, moi drodzy, i na razie.